Świeradów Zdrój to nie tylko woda lecznicza, ale również tutaj znajduje się najdłuższa kryta hala spacerowa w Polsce. Znajdujemy się w miejscu szczególnym. Jest to dom zdrojowy, największy obiekt uzdrowiskowy. Obiekt, który liczy sobie już ponad 130 lat. Ze względu na to, że jest to największa zabudowana czy pomieszczenie zamknięte w Świeradowie, wykorzystywane jest do różnych imprez o charakterze rekreacyjnym, o charakterze rozrywkowym. Dom zdrojowy jest to wyjątkowa konstrukcja. Zawiera polichromię, mamy witraże przepiękne i herb szafgotów. Jest to naprawdę bardzo piękny obiekt, który po wojnie został pomalowany farbą olejną wewnątrz. Nieżyjąca już pani Zofia Dietrych jako kierownik działu inwestycji doprowadziła do tego, że została zdarta ta farba i została przywrócona jego świetność. Dom zdrojowy powstał na fundamentach domu źródlanego, wybudowanego w 1781 roku, który uległ zniszczeniu podczas pożaru w 1895 roku. Po pożarze w 1895 roku firma wrocławska architektoniczna Grosser zaprojektowała obecny dom zdrojowy i został wybudowany ze środków pochodzących od prywatnego właściciela Świeradowa, bogatej rodziny Szafgocz. Herb Szafgoczów możemy zobaczyć nad wielką sceną, na której występują artyści. Świeradów nieoficjalnie nazywany jest miastem festiwali. Odbywa się tutaj wiele imprez muzycznych. Najstarszą imprezą jest przegląd orkiestr wojskowych. Już od początku lat 70. co roku przyjeżdżają orkiestry reprezentacyjne poszczególnych okręgów wojskowych i głównie tutaj w hali spacerowej Domu Zdrojowego odbywają się koncerty. Jak wchodzi się głównym wejściem, wieżyczka, która jest nad tym głównym wejściem, jest pokryta szklaną, zieloną, przezroczystą dachówką. Nikt na to właściwie nie zwracał uwagi. Dopiero w remoncie, jak wówczas pracowałam jeszcze w uzdrowisku, musieliśmy odtworzyć te dachówki i wtedy było wielkie nasze zdziwienie, jak się okazało, że jest to naprawdę przezroczysta, zielona dachówka. Myślę, że warto podnieść głowę i zobaczyć to, bo to jest rzadkie. Obiekt podzielony jest na dwa budynki, które łączy hala spacerowa. Obok, na tarasach, znajduje się tak zwana sztuczna grota, gdzie niegdyś była pijalnia wód mineralnych. Również w tym miejscu zaczyna się główny szlak sudecki. Dom zdrojowy jest naprawdę taki wyjątkowy. Bardzo przyjemnie tam spędza się czas. Polecam naprawdę wszystkim, aby ktokolwiek przyjeżdża tutaj, aby pójść odwiedzić. Jest to chyba jedna już w tej chwili z wielu, ale jedna jednak z naszych atrakcji Świeradowa, z której Świeradów słynie. Dla Echo24 Anna Stańczak.